NCBC funkcjonuje od roku, ale przez ten czas osiągnęło wiele sukcesów. Polska stała się liderem w regionie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. NCBC było też bardzo aktywne, jeżeli chodzi o nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Rezultatem tych działań jest podpisanie umów z Sojuszem Północnoatlantyckim, ze Stanami Zjednoczonymi czy z Koreą Południową, a także bliska współpraca z państwami nadbałtyckimi oraz z państwami Grupy Wyszehradzkiej. I jeszcze fakt sprzed chwili, kiedy to podpisałem koncepcję dotyczącą utworzenia Center of Excellence, eksperckie centrum szkolenia cyberprzestrzeni. Jest to jednostka, której zadaniem będzie szkolenie żołnierzy specjalizujących się właśnie w dziedzinie informatycznej. A wszystko to służy bezpieczeństwu naszej ojczyzny. Na podstawie artykułu 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 1993 roku o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej nadaję Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni imieniem Jerzego Witolda Różyckiego w Warszawie sztandar jako znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską, symbol najwyższych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Ufundowany przez Ministra Obrony Narodowej. Akt nadania podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Sztandar nadawany jest jednostce wtedy, kiedy uzyskuje gotowość, kiedy jest dojrzała, żeby stać na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Tak jest w przypadku Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Jest znakiem wierności, jest znakiem męstwa i honoru żołnierzy stanowiących określoną jednostkę wojskową. Na sztandarze są inicjały patrona NCBC, to wybitny polski matematyk Witold Różycki. Pan prezydent Andrzej Duda, doceniając zaangażowanie i doceniając wyzwania stojące w XXI wieku w sferze cyber, nadał sztandar Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Bardzo za to dziękuję. Mieliśmy w latach 30. przynajmniej trzech takich wybitnych matematyków, bo obok pana Różyckiego przecież pamiętamy o panu Zygalskim i o panu Rejewskim. Bardzo dziękuję, że ojcem chrzestnym sztandaru jest przedstawiciel rodziny pana Zygalskiego. Jestem przekonany, że wszystkie cztery
domeny, obszary zdefiniowane w tym programie cybermil.pl są realizowane w sposób skoordynowany, przemyślany, a co najważniejsze, zgodnie z wypracowanym harmonogramem w sposób właściwy. Dobrym tego przykładem jest Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, które powstało już kilka miesięcy po inauguracji programu cybermil.pl. Funkcjonuje już w sposób skonsolidowany jako ekspercka jednostka wojskowa. Powstała na bazie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Nie jesteśmy w stanie informować o opinii publicznej o większości sukcesów, które mamy. Nie widać nas też na defiladach wojskowych. Niemniej jednak służymy i pracujemy. NCBC wraz z jednostkami bezpośrednio podległymi stanowi cyfrowe serce armii. W tym miejscu chciałem podziękować panu ministrowi za wsparcie, jakie otrzymujemy. Tempo naszych zmian i tempo realizacji i budowania kompetencji wynika z tego, że pan minister osobiście wspiera nas. Za to, panie ministrze, chciałem serdecznie podziękować. Najbardziej gorąco chciałem podziękować moim podległym mi żołnierzom i pracownikom. Dzięki nim, dzięki ich zaangażowaniu zbudowaliśmy wyjątkowy zespół. Zespół ludzi myślących nieszablonowo, ambitnych, chcących się rozwijać, dla których słowa nie da się nie istnieją. Dzisiejszy dzień jest na tyle wyjątkowy, że otrzymujemy sztandar, który świadczy, że jesteśmy gotowi do działania. Dziękuję i ślubuję, że bezpieczeństwo, ale również wartości, które stoją za sztandarem, będą zawsze przestrzegane w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.